W Australii ponad pół miliona mieszkańców Nowej Południowej Walii skorzysta z najnowocześniejszych technologii i wiedzy specjalistycznej w Eoli w zakresie zaopatrzenia w wodę. W regionach dotkniętych deficytem wody nauka rzuca wyzwanie prawom natury. W niedalekiej przyszłości woda morska zamieni się w wodę słodką zarówno dla mieszkańców, jak i dla przemysłu w Iraku i Kuwejcie. Veolia integruje międzynarodową działalność spółek grupy Dalkia, przez co zwiększa dostęp dla ludzi do energii elektrycznej i cieplnej. To jedyny taki przykład w Europie. 150-tysięczne węgierskie miasto Pécs korzysta z ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych dzięki uruchomieniu elektrociepłowni opalanej wyłącznie słomą i zrębkami drzewnymi. Tak w Azji, jak i w Europie wiodące firmy przemysłowe potrzebują modelowych rozwiązań w zakresie oczyszczania i recyklingu wody, a także optymalizacji swojej efektywności ekonomicznej i środowiskowej. Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych służy interesowi ogółu. Dystrykt Kolumbii, idąc za przykładem Nowego Jorku i Pittsburgha, przystąpił do identyfikacji i oceny możliwości oszczędzania swoich zasobów oraz obniżenia kosztów produkcji wody. Mamy coraz więcej inteligentnych miast, które wstępują w ślady Lyonu, Pragi czy Szanghaju. Potrafią one wykorzystywać w czasie rzeczywistym dane pochodzące z różnych źródeł, aby uniknąć marnotrawstwa zasobów. Samorząd Las Condes, jednej z najgęściej zaludnionych i najsłynniejszych dzielnic stolicy Chile, oddał w ręce Veolii zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po raz pierwszy w Japonii Veolia zawarła umowę na zarządzanie pełnym zakresem usług wynikającym z gospodarki wodnej. W sektorach przemysłu posiadających potencjał rozwoju dążenie do doskonałości stało się głównym motorem wzrostu. Kiedy pojawiła się potrzeba optymalizacji przejęcia eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków pochodzących z kopalni złota w Ghanie, jej właściciel AngloGold Ashanti wybrał partnera posiadającego największą wiedzę operacyjną. W doskonale zabezpieczonych zakładach w Ellesmere Port i w Port Arthur unieszkodliwianie niebezpiecznych substancji chemicznych odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska. Alternatywne źródła energii nabierają znaczenia. Kanadyjska elektrociepłownia w Merritt będzie odtąd zużywać ponad 300 tysięcy ton biomasy rocznie, co stawia ją w jednym szeregu z największymi instalacjami Ameryki Północnej. Szyby naftowe Ekopetrolu położone na południe od Bogoty produkują nie tylko nierafinowaną ropę naftową, ale i wodę. Innowacyjny system zintegrowany oddziela ropę od wody wykorzystywanej do wydobycia, oczyszcza błoto i składa wodę przed jej ponownym użyciem lub odprowadzeniem do ekosystemu. Nic się nie marnuje. Z 14 tysięcy ton stali tej norweskiej platformy powstaną być może całkiem nowe samochody albo pociągi. A 317 wagonów kolejki likwidowanych przez Veolię na rzecz paryskiego przedsiębiorstwa transportu miejskiego posłuży być może do budowy statku. Należący do francuskiej marynarki wojennej statek Joanna d'Arc po usunięciu wszelkich skażeń został poddany w 90% recyklingowi. Kto wie, z 9 tysięcy ton odzyskanej stali powstanie może nowa platforma wiertnicza albo coś zupełnie innego. W pełni rozkwitu jest gospodarka cyrkularna. Castorama świetnie to zrozumiała. Zamiast wyrzucać odpady plastikowe i drewniane ze swoich sklepów, wybrała znacznie lepsze rozwiązanie, czyli ich przetwarzanie na nowoczesne materiały budowlane. W Plessis-Gassot pod Paryżem odpady nie nadające się do recyklingu są przetwarzane w ciepło i energię elektryczną. W ten sposób gminy i mieszkańcy zamienili się w swoich własnych dostawców energii. To istna rewolucja w recyklingu, która stała się możliwa dzięki dwóm innowacjom, jakimi są samodopasowujące się sortownie sekwencyjne oraz sortowanie zdalnie sterowane. Te innowacyjne rozwiązania otwierają nowe możliwości w zakresie wysokiej jakości recyklingu i wytwarzania zasobów.